To coraz bardziej nas dotyka. Do 2024 roku już na każdy nowy samochód spalinowy wejdzie nowy podatek. Od 2026 roku na każdy samochód spalinowy będzie dodatkowy podatek. Właśnie, żeby wyeliminować te samochody spalinowe, czyli każdy zaraz zubożeje, bo będzie musiał więcej wydawać na codzienne funkcjonowanie. Nowe samochody elektryczne są też drogie i będą drogie ze względu na to, jakie produkują, skąd biorą chociażby lit. Bardzo ciężko go po prostu dostać. W związku z tym tutaj będzie też kolejny problem. Te samochody będą drogie i każdy z nas będzie musiał więcej płacić. Świadectwa energetyczne, tak, które mamy na mieszkania, jak chcemy nawet wynająć czy remontować mieszkanie, to musimy teraz te świadectwa energetyczne mieć. No przecież to wszystko są dodatkowy koszt. No ale system ETS-ów, czyli certyfikatów na wytwarzanie CO2, no to o tym nie było mowy, że to będzie płatne i w takiej ilości. Dlaczego mamy obecnie tak drogą energię? Bo te certyfikaty ETS uderzają w Polskę, bo Polska ma 70% miksu energetycznego z węgla, no i jesteśmy najbardziej dotknięty tymi podwyżkami w związku z tym. A to jest po prostu handel, to jest handel na rynku, który uderza bezpośrednio w nasze interesy i powinniśmy domagać się zawieszenia tego czy wystąpienia z tego systemu.